a z nim gubią się nasze świąteczne zwyczaje i obyczaje. Ostatni zatem moment, by przywołać tuż przed Bożym Narodzeniem naszą radomyską Wigilię. Między innymi dla nowych, co dopiero wmieszkałych radomyślaków. Dawniej za ojców i dziadów tak bywało. Posłuchajcie i zobaczcie. Tego wieczoru. Ale chłopcy, zwłaszcza Franek, mieli sporo pracy, bo Jasiek wrócił co dopiero ze szkół na święta,
a Michał z Warszawy. Drewlasy dużo w świecie widzieli. Nie chciało im się pomagać Frankowi w świątecznym krzątaniu. Dość narobiłem się. Wczoraj przytargałem świerka z lasu, jeszcze będzie upatrzonego i szmatu zaznaczonego. Letą go przytargał i siebie i kojaka całego we błocie utablałem. Bo te nasze mokradła w drudze to nigdy nie zamarzają. A jeszcze przed leśnym krawioskim kryć się musiałem. A tu, w chałupie, jeszcze mi ojciec skórę zerwał, bo się zaziębić mógł. Co prawda buty żem zniszczył, ale nowy za co kupić nie ma. Ale staram się nie olbizować, grzeszny. Jak szato do stodoły pójdę, do chliwa. Ale to trzeba grzeszny, bo wkrótce święty wieczór. Franek! Ale jedną rzecz ci muszę powiedzieć. Ta choinka warta była twoich butów. Widziałem ją, prosta, gęsta, z każdej strony gałązki równo ułożone. Ty naprawdę długo musiałeś szukać tak zgrabnego świerka. A no powiem ci, że trochę mi zeszło. I jeszcze jedną rzecz mi powiedz. Co jest w tym butle? O, no znowu. Rzekła trzeba przecież ubrać. A umiesz coś z tego zrobić? Ja nie bardzo. Nie no, widzę, że łańcuch ci wyszedł. Dużo myśleć nie trzeba, to żeby zrobić. Tak dla nas robota właśnie. Chyba wszystko we kuchni zajęte. Strach podchodzić pałkiem w głowę zebrać. Ale na nasze szczęście sąsiadki za płota Jagódka i Tania zgodziły się na pomoc. No, czekajcie, która to godzina? Przecież już tu powinny być. O, to pewnie one. Spójne i nie. Nie, się, ja im poszło. Anioki i wieżyki.
A główki baletnicy aniołów kupiliście w sklepie na rynku? Tak, tak. To ważne. To do roboty, chłopaczyska. Oj, chłopaki, chłopaki, do roboty się bierzcie, naprawdę. A widzieliście, chłopaki, jak ten chrupny o swój dom zadbały? Śnieg wygarnęły, woźna kwiaty postawiły, pięknie kwitną, ale nie wiem, jak się nazywają. Tam nie masz na tych równy, tylko zobacz, jak jest u nas przed domem. Franek wziął drapagę i śnieg mu ustąpił. Tak, tak. A ulica pryncypialna od Jędrusia Oliarza po kościół prawie jak salon. Śnieg zagarnięty, rynsztoki odsłonięte. Nie jedz teraz, Michał! Nie, Wigilia jest! Nie wolno jeść Wigilię! Na tej ulicy pryncypialnej to wujek Lutek zapali lampy gazowe. Ty wiesz, jaka to jest ucieka dla dzieciaki? Pierwszy raz mogą zobaczyć, jak się światło robi. Dobra, Jagoda, ale czego ty się w ogóle dziwisz? Przecież sama dobrze wiesz, kto tam mieszka. No kto mieszka, no, no kto wie? Sami zamożni, lekarz, apteka, urzędnicy CK, podmajstrzy, majstrowie. No to ich akurat chyba stać, żeby biedacy z piasków i porządki robili. No stać nie stać. Dobra, Michał, przestań gadać po różnicy, tylko idź o poświetnia, pusta, pomóż mi go ubierać. A świerk jeszcze przyjdzie czas. Nie ma czasu. Najpierw bierzesz jabłka, tylko i mu to ciężkie. Później anioły, jeżyki, piekli owinięte, a tak, później siatko. I pamiętaj też o świeczkach, tylko świeczki na krańcach gałęzi, bo o pożar to nie trudno. Pamiętasz? Janek, wiem przecież, jak się ubiera płynkę. Mam nadzieję. Ty, Janek, leć no do okna i zobacz, czy kolejnicy do nas nie idą. Idą, nawet spiesznie. Bo wiedzą, że za życzenia i wierszy dostaną poczęstunek i kilka groszy. Wyglądają na zmęczonych, bo w porę lata kolędowali już w kilku domach. Idzie też babcia Jagatka w guście i nas zaprzyjaźniony Żyd, sami swoich. Bo w Wigilię, broń Boże, by dom odwiedziła stara nieproszona baba lub jakiś dziadyka. Bo to zapowiadało w ciągu roku murowane nieszczęście, biedę i choroby. Miłego, przygodnego gościa jednak zapraszało się do domu. I nie wolno go było odgonić i skąpić mu Bożych darów. Zresztą osobny talerz na wigilijnym stole zawsze na niego czeka. Nie ma teraz żadnych sąsiadów, ani chłopcy właśnie się
cieszę słodyczami. Rodzynie, fiały, figi. Prawdziwe, nie smakie. Pańcie Pana, ratujcie się przyświęceni, śpiewajcie kolędy. A i widzę, chwalicie nas musicie mi się. O, jaka ta? Dobra kobiecina, dziewczyna zwana Jagata. To i mąż, panek Jagata, bo matki Jagata. A gruście, prawdzie nie do końca to wygrany, ale panicina podboża. Tu lecie krowy, pasja i dobre grosza zarobi. Cieszę się, Samuel, że jak co roku o nas pamięta. Twoje odwiedziny to zawsze dla nas dobra wróżba. No wyczekiwaliśmy cię. A jak sam widzisz, to chłopaki zadowolone, że ten technikiem już do twojego stara. Niech ten rok, dzień i cały rok będzie także dla siebie i twojej rodziny szczęśliwy i błogosławiony. Bóg ci zapłać Samuel za dobre słowo. A może Samuel? Otrzymam następną okazję. Ty konserwowa. Każę ci jeździć. Pochwalony. Na wieku. My też przychodzimy z życzeniami. Niech was Pan Bóg darzy i szczęściem, i zdrowiem, i wszelką pomyślnością i niech ma was opiece Matka Bolesna do zjawienia. A i w gospodarstwie niech wam się darzy, krowa niech się ocieli, mlika niech nie utnie, kury niech jajka niosą, a i wieprze na słoninę niech rośnie. Ksiądz mnie jeszcze zawigna, bo moje oczy już nie tak jest. A puścił wodę ze studni brał i kolędników zobaczył. I bardzo chciał wierszyków posłuchać. A to się dobrze składa, bo chyba Pietrek z Maćkiem już wracają. To proszę. Chodź, siostrze. Buty dobrze wydaliście, bo ja podłogę do białości wyszorowałam, bo już nie ma czasu drugi raz szorować. Dobrze być dla nas, mama też była i są młodzią. A pierwszym już umiemy. Ja, mały siaczek, dla mnie na krzaczek, że krzacza spadły na wodę, stukłem sobie brodę, że tu Pan Jezus z nieba dał mi skórkę chleba, a ja tu za to dziki na lato, pożyczek na zimę, a sam myk pod pierzynę. Jeszcze raz wszystkim radosnych świąt, życzę Pana znowu z życzeniami chwalnymi. A to przyjdźcie, przyjdźcie, bo to wszak nasza tradycja, że i Szczepana kolędnicy po domach chodzą. A chodzi, to tam obkula kolędnika? Wstaw od kulawego jutra, razem z Alfonkiem Skoczkiem idzie chodzić. Ale jeszcze żeśmy ich nie widzieli. Zaczęli od ćwierci, a jak na plebanie zaszli, to ich pewnie ksiądz zabranie do zamiatania sporu z tego. U śniegu tyle nasypało, a w domu każdy zajęty. A dobrodziej sam w namiotach nie będzie. A dobrodziej oni warto. Warto, warto. Na wiosnę przewieźli samochodem. Jedynym w Radomyślu od plebanii do świętego Jana i z powrotem. Ja już raz jechałem. No to chodź tam chłopaki, to wam pierwszy, kto staniecie ciastek z miodem. Babciu Jagatko, Kuściu, Samuelu, chodźcie i my do stołu, napijemy się herbaty. A mnie zresztą już czas do kaszy zajrzeć, bo się przypali teraz. Pierogi trzeba masło polać, barsz doprawić, roboty jeszcze jest. Przecież spaliliście z nami na wieczerze, no. Jedzenia wigilijnego mamy dość. A i o, Kusiu będzie się cieszył, że z niego taki ważny ktoś z dorczykami. Gdzie tam z tym Kusiu? Co nie będziemy robić?
stare dzieje. Rozpamiętywać. Robisz co, Marynko? Ja ci co tu pomogę. No, to musisz jeszcze ukleimy. Puściu, leć, no to tam tylko kurtkę musisz. Przynieś tych pirogów, co żebym nagotowała, tylko nie dowód po drodze. Thank you.
zalśni na niebie pierwsza gwiazdka. Niechże się wreszcie zacznie cud Bożego Narodzenia. I zaczyna się. Domownicy odświętnie ubrani za moment zasiadają do wigilijnego stołu. U jasiąciów pod kościołem 15 dziecisków, u Wyneju w zagardu 12,